Siema, z tej strony Domin. To będzie nietypowy odcinek. Pokażę Wam z nowej serii na kanale, która będzie z ASG, jakie rzeczy mi przyszły dzisiaj. Także oglądajcie. Trochę powiem o tych rzeczach. A więc tak, mamy kamizelkę, dwa magazynki do karabinu, dwa magazynki do pistoletu, szybką ładowarkę, pistolet elektryczny CM127, 4000 kulek, 0,25 grama i 2000 kulek 0,20 grama. Także kamizelka jest od firmy 8Fields. Nie była droga kamizelka. Jak widać, wszystko mamy, ładownicę, wszystko jest pomontowane. Kabura uniwersalna, wszystko jest. Do tego dostałem pas, na którym mam dwie ładownice na magazynki pistoletowe. Sorry. I tak. Magazynki o pojemności 30 kulek do pistoletu. Firmy takiej, jak tutaj widać, obydwa. Także ja sobie mogę na bok odłożyć. No i dwa magazynki do M4, którą oczywiście zaraz Wam też pokażę. Magazynki polimerowe, pojemność 150 kulek bodajże, czy coś takiego. Dwa magazynki, tu jest drugi jeszcze, już go otwieram, jedną ręką ciężko jest, ale statywu nie mam. O. Jest drugi magazynek. Jak widać, dwa polimerowe magazynki. Midcapy oczywiście. Szybko ładowarka o pojemności 500 kulek. Także kulki tu mam omówione. Kulki są od firmy Taiwan Gun. Ogólnie cała paczka mi przyszła z Taiwan Gunu. I pistolet też jest z Taiwan Guna. Przyszedł mi. Także zaraz go omówimy. A więc tak, mamy pistolet, tak jak Wam wcześniej mówiłem. Pistolet jest elektryczny. W zestawie dostałem tarcze, oczywiście chińskie znaczki, instrukcje, instrukcje obsługi, też chińskie znaczki, wszystko tak jak w każdej replice. No i naszą replikę mam. Otworzymy sobie ją. Wszystko tak nagrywane. Samemu. O, i mamy naszą replikę. Pierwsze co? Bateria. Macie baterię. 500 amperogodzin. Kulki nie wiadomo pochodzenia. Ładowareczka oczywiście do baterii. W zestawie mamy też szybką ładowarkę mniejszą, także spoczko. I oczywiście pistolet. Do tego mamy jeszcze wycior. No. Pistolecik. Magazynek. No i tyle. Co Wam mogę jeszcze opowiedzieć? To było tyle. Jeszcze Wam później pokażę moją M4. Także tutaj macie moją replikę karabinu.
To jest M4 od firmy Spetna Arms. Jak widać, tu już jest ten magazynek założony jeden. Bo sobie przed chwilą strzelałem. Tu macie regulowaną kolbę. Oczywiście teraz jedną ręką tego nie zrobię. No. Także... Aha, jeszcze jedno. Replika ma około 450 fpsów. Także no, nie jest mało. No, także idzie się postrzelać. Jeszcze co opowiem o pistolecie. Jest on elektryczny, żeby baterię wymienić albo naładować. Bateria jest pod zamkiem. Zamek nie jest ruchomy, także tu macie przycisk, klikacie i bateria jest w tym miejscu. Tutaj, jak widać. Żeby baterię wyciągnąć, tutaj jest dźwigienka, którą pociągacie, bateria wypada. I jest w nim regulowany hop-up. Oczywiście, jak widać, jest pokrętu hop-up. I nie musicie mieć zamka założonego, żeby hop-up ustawić. Także tyle. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych filmów. Prawdopodobnie Grzesiu, jak kupi swoją replikę, też nagra jakiś filmik i będzie też na YouTubie. Także zapraszam do następnych filmów. Subskrybujcie, łapkujcie i zostawiajcie jakieś fajne komentarze. Siema!